Renesans to ten uczeń, który na wyjazdach klasowych zawsze w autokarze siedzi z tyłu. Nie musi się nawet o to specjalnie starać, bo dzięki wypracowanej przez lata renomie najfajniejsze miejsca same na niego czekają. Żaden kmiot nie podważy się przecież podsiąść renesansu. Epoki, która swoje public relations ma lepsze niż samochody elektryczne, żylki Haribo, Skandynawia i Igrzyska Olimpijskie razem wzięte. Epoka ta często przedstawiana jest jako odrodzenie sztuk i nauk. Moment, w którym cywilizacja niczym maturzysta po gapierze wychodzi na ludzi i powraca do studiowania takich dziedzin jak medycyna, czy ogólnie nauki ścisłe, dbając jednocześnie o rozwój swojej duszy. Renesans to pobudka z głębokiego letargu. Babcin rosół na trwającego poprzednie stulecia kaca, określanego przez część renesansowych twórców wiekami ciemnymi. W dalszej części materiału postaram się odpowiedzieć na pytanie, na ile faktycznie tak było, a na ile taka chęć wizerunkowego zerwania z przeszłością wynika po prostu z kompleksu i niezrozumienia twórców żyjących w renesansie. Powinienem teraz powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie cię zaskoczy, ale bądźmy szczerzy. Próba zrozumienia epok literackich na skali ekscytacji znajduje się gdzieś pomiędzy chodzeniem chodnikiem, a zakupami w kasie samoobsługowej. Czy posiadamy własną torbę? Średniowiecze omówiłem w poprzednim odcinku z tej serii, do którego serdecznie cię zachęcam. Tak samo jak drugoklasiści uważają pierwszoroczniaków za pozbawione praw i przywilejów gobliny, tak samo w rozwoju kultury i cywilizacji. Nowe zawsze będzie gardzić starym i mało jest bardziej jaskrawych przykładów właśnie tego zjawiska, niż prezentowany w podręcznikach rozdźwięk pomiędzy średniowieczem a renesansem. Mimo największych chęci całego systemu edukacji do generalizowania, uogólniania i w ogóle tworzenia ze wszystkich utworów kultury papki na Magna Getsy, przejście między epokami nigdy nie przebiega jak ładowanie kolejnej misji w grze albo rozpoczęcie kolejnej serii rzutów karnych. Wartości, nurty filozoficzne i postęp cywilizacyjny nie odbywają się w odcinkach, rozdziałach albo jakichś sezonach serialowych. Co? Jak to? Nie da się tak po prostu wziąć postaci czy fundamentu jakiejś kultury albo jakiejś wartości i podmienić jej na inną, jakby to byli uczestnicy reality show albo ministrowie edukacji. Stąd na przykład pomysły takich artystów jak Dante Alighieri będą aktualne i ważne zarówno w średniowieczu, jak i w renesansie, a rzeźby Rafaela Santiego będą zarówno renesansowe, jak i później barokowe. Renesans zaczyna się we Włoszech i dla wszystkich kontrol freaków warto w tym miejscu pewnie wymienić kilka takich orientacyjnych wydarzeń, jak na przykład upadek Konstantynopola, koniec wojny stuletniej i dopłynięcie przez Krzysztofa Kolumba do nie Indii. To są wszystko wydarzenia, które razem tworzą taką mozaikę, którą razem można symbolicznie wskazać jako rozpoczęcie nowej epoki. Koniec renesansu przypada na okolice roku 1600. Znowu jest to uśrednienie, ponieważ trendy i wzorce kulturowe w różnym tempie rozkwitały w różnych miejscach w Europie. I często mieliśmy taką zabawną sytuację, że we Włoszech od 100 lat największym obciachem było coś, co monarchowie z Polski czy z Rusi traktowali jako święty graal i znak postępu. Pierwszy symboliczny koniec renesansu, czyli zrabowanie Rzymu w 1532 roku, kończy renesans dla Włochów, ale jednocześnie nie przeszkadza to w tym, żeby prawie 100 lat później cały Gdańsk pękał z dumy i fleksował się supermodną renesansową bramą. Trochę tak, jakby twój kolega z klasy opowiadał wszystkim z dumą, że jego rodzice mają prawa pracownicze i nie płacą świętopietrza. Włoscy artyści zrobili takie wrażenie i z taką mocą wpisali się w kulturę europejską, że jeśli kojarzysz jakiegokolwiek artystę zagranicznego z jakiegokolwiek okresu, to jest ogromna szansa, że jest to ktoś z zestawu Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi czy też Donatello. Rzeźbili, malowali, freskowali, a w przypadku da Vinci'ego dodatkowo rozwijali naszą wiedzę na temat medycyny oraz na przykład inżynierii. Patrząc na ich dzieła, już na pierwszy rzut oka widać bardzo mocne inspiracje starożytne. Zarówno jeśli chodzi o tematykę, czyli na przykład obrazowanie postaci z mitologii albo historii starożytnej, jak i naśladowanie stylu greckiego czy stylu rzymskiego z okresu Republiki. Budowle wznoszono też według takich idealnych matematycznych proporcji popularnych w antyku, na widok których Arystoteles czy Platon ślinniliby się z radości. Rzeźby i budowle miały wskazywać na ład, harmonię i porządek. Po raz pierwszy tak odważnie w malarstwie wykorzystywano perspektywę. Najlepszym przykładem takiego wielowymiarowego dzieła jest znana każdemu obywatelowi ziemi Mona Lisa. W renesansie zmieniła się rola nie tylko sztuki, ale także jej twórczość. Bo artysta przestał być niewidocznym pionkiem, który jak uczeń ściągający na sprawdzianie z telefonu jest tylko anonimowym przekaźnikiem informacji, a stał się bardziej samodzielnym, pracującym na własny rachunek wirtuozem. Sztuka renesansu jest w odróżnieniu od poprzedniej epoki przede wszystkim radosna i swobodna. Czerpie z żywych źródeł antyku i życia współczesnego. Jest pochwałą dla ludzkości, jest też pochwałą dla ludzkiej energii i przypomnieniem, że wbrew opinii większości nauczycielek matematyki w każdym człowieku drzemie jakaś wyjątkowa wartość. Artyści zakrzywiają nawet rzeczywistość, pokazują świat
świat zbyt idealny. Weźmy chociażby taką szkołę ateńską, czyli fresk Rafaela Santiego. Każdy przedstawiony na niej filozof czy też naukowiec jest czymś zaaferowany. Wśród prezentowanych wirtuozów panuje ogromna energia, szał twórczy i trans przypominający reakcję klasy na wieść o odwołaniu ostatniej lekcji. Kolorystyka dopełnia ten obraz, składając się na pochwałę stworzenia, jakim jest w tym dziele człowiek. Tym sposobem dochodzimy do jednego z filarów renesansu, czyli antropocentryzmu. Założenie, że człowiek powinien zastąpić Boga jako centrum sztuki, wytworów kultury, zachwytu i zainteresowania, to właśnie ta kluczowa różnica, ta najważniejsza cecha, która tliła się w średniowieczu niczym nadzieja na odwołanie sprawdzianu z lalki, by w XVI wieku rozlać się po Europie jak łzy po informacji o tym, że mimo zastępstwa sprawdzian lalki odbywa się zgodnie z zapowiedzią. Razem z antropocentryzmem w renesansie kwitły także takie klasyki znane ci ze starożytności, jak na przykład stoicyzm, czy też jego nieco bardziej zaawansowana i bardziej naukowo nakierowana wersja, sceptycyzm. Ludzie w renesansie ze względu na topnienie przekonania o prawdzie objawionej i delikatnego wyrównania proporcji pomiędzy boską wykładnią a człowiekiem prezentowali swoje zwątpienie, nieufność wobec powtarzanych jak mantra idei i niczym wujek na obiedzie rodzinnym krytykowali wszystkich i wszystko dookoła. A komu to potrzebne? W kulturze wzrastało także zainteresowanie okultyzmem i magią. Wracano nie tylko do mitów, ale też do innych prawd ludowych i kultury lokalnej, na którą nie było miejsca w trakcie walcowania całej Europy chrześcijaństwem w poprzednich stuleciach. Całkowicie osobnym nurtem filozofii jest rozwój tzw. filozofii politycznej. Związek pomiędzy filozofią polityczną a renesansem wynika pewnie z konstelacji gwiezdnej nad Zimbabwe w trakcie jedzenia płatków śniadaniowych przez swoją polonistkę. Niccolò Machiavelli, tworząc podręcznik skutecznego rządzenia dla idealnego władcy pod tytułem Książę, radzi swojemu władcy, aspirującym władcom i ludziom podobnym do siebie, czyli nieposiadającym kręgosłupa moralnego gadom, jak osiągać cele skutecznie, ale niekoniecznie w sposób etyczny. Jego nauki poparte przykładami z doświadczeń tego włoskiego dyplomaty zawierają porady i wnioski, których nie powstydziłby się żaden socjopata, a część rozdziałów poświęconych rywalizacji w polityce prawdopodobnie leciało w formie audiobooka w łonie matki Władimira Putina. Machiavelli mówi, że dobry władca musi być lisem i lwem, czyli musi łączyć w sobie spryt i wyrachowanie sprzedawczyni z Avona z siłą i majestatem ciężarówki Volvo. Inna koncepcja polityczna, która powstała w renesansie, to jest utopia, czyli idealne, demokratyczne i zbudowane na humanistycznych wartościach państwo dobrobytu. Jednym słowem, Polska. Dzieło Tomasza Morusa to jest zapowiedź idei, którą będziemy kojarzyć z kolorem czerwonym i różnymi ruchami społecznymi sprzeciwiającymi się wyzyskowi lub też później opartych na wyzysku o niespotykanej wcześniej skali i okrucieństwie. Także stay tuned. A jak już jesteśmy przy tej zmianie społecznej, cechą uniwersalną sztuki, architektury, literatury, ale przede wszystkim nurtów filozofii renesansowych, był ich antyscholastyczny charakter. Jak już pewnie doskonale wiesz z materiału poświęconego średniowieczu, scholastyka to jest ładne określenie na naukę kościoła. Można więc powiedzieć, że filozofia renesansu zrywa z dogmatem kościoła w sposób tak dosadny, jak dosadne są zapewnienia ucznia, że podobała mu się lalka, kiedy nauczycielka pyta klasy, jak wrażenia z lektury. Posługując się niepotrzebną zupełnie w tym miejscu przenośnią, można powiedzieć, że płótnem, na którym rozgrywała się sztuka, literatura, architektura i w ogóle wszystko renesansu, były rosnące na sile ruchy reformacyjne. Reformacja, której poświęcam swoją drogą osobny materiał, to próba uzdrowienia psującej się przez lata od luksusu, wygody i bogactwa struktury kościelnej. Co ważne, prowadzona przez osoby reprezentujące najczęściej osobiście struktury kościelne. Kościół w XIV, XV czy XVI wieku był tak popularną instytucją, że ciężko było w Europie o umiejącego czytać człowieka, który nie byłby w strukturach kościelnych. Wiedz, że coś się dzieje. Można na koniec powiedzieć, że renesans to jest taka epoka, w trakcie której za sprawą ruchów społecznych, które burzą i krytykują status quo i kulturze, która czerpie garściami z inspiracji antycznych, waga człowieka i nauki w relacji do Boga i bytu jako takiego wzrasta. Ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, że chwila, puchacz, krętaczu, tytuł filmu renesans nie ma sensu, a na koniec się okazuje, że jednak wszystko ma sens i cyk pyk, zapamiętam sobie jeden akapit i mogę ze spokojem przechodzić do baroku, romantyzmu albo, nie wiem, skoku o tyczce? Nie tak szybko, bo jeśli na przykład zgodnie z prawdą, że ruchy reformatorskie zaczęły się już w średniowieczu, a sztuka renesansu nie działa się na płótnie antykościelnym, tylko była w głównej mierze efektem bogacenia się Europy Środkowej i Zachodniej, to cały ten materiał jest mniej jak pigułka wiedzy, a bardziej jak strumień świadomości Centralnej Komisji Edukacji i wydawnictw podręczników. I chyba jedynym powodem, dla którego odradzam taką optykę, jest to, że wtedy serio ciężko jest renesans traktować nawet jako pełnoprawną epokę, a bardziej jako takie przedłużenie średniowiecza, zakończonego odwrotem od kościoła i reformacją. Swoją drogą ostatnio wielu badaczy dokładnie tak wypowiada się o renesansie. No i po drugie, renesans to jedna z tych epok, które niczym Pokémony można poznawać i za każdym razem trafiamy na coś zupełnie innego. Idziemy do Hiszpanii i dostajemy z każdej strony egzaltację radości i sztuki przypominającą o wdzięczności i sprawności
człowieka, zaglądamy do Polski i wita nas Jan Kochanowski, który nienawidzi życia, śmierci, Boga, siebie i Kukiza. O tym, co w naszym kraju się odtrenowało w tej złożonej niczym ciała niebieskie, if you know what I mean, epoce, opowiadam w osobnym odcinku. Jak zawsze dziękuję Ci za to, że oglądasz moje materiały. Jeśli zainwestowałeś te kilkanaście minut swojego życia i dotrwałeś lub dotrwałeś do końca tego materiału, to dlaczego niby teraz nie miałbyś albo nie miałabyś kliknąć przycisku subskrybuj i zobaczyć wszystkich moich materiałów? No dlaczego? Dlaczego? No słuchaj. Dlaczego?